Podczas uroczystego odsłonięcia posągu Diany w prudnickim parku redakcja Tygodnika Prudnickiego wręczyła swoją doroczną nagrodę Wieża Woka. To wyróżnienie czytelników Tygodnika Prudnickiego odebrali Eryk Murlowski w kategorii Człowiek Roku i Bank Spółdzielczy Prudnik w kategorii Firma Roku. Jak Państwo wiedzą, co roku Tygodnik Prudnicki organizuje konkurs na człowieka, firmę i wydarzenie roku. Nagrodą w tym konkursie jest statuetka Wieży Woka, wykonana przez metaloplastyka pana Krzysztofa Niedbalskiego z Moszczanki. I za chwilkę wręczymy w dwóch kategoriach. W kategorii Człowiek Roku i Firma Roku. W kategorii Człowiek Roku jest to osoba z Krzelic, z ziemi prudnickiej, z gminy Biała. Człowiek, orkiestra. Ja mam tutaj taką książkę, Kto jest kim na pograniczu. Tam w tej postaci poświęconych jest kilka stron. On ma niesamowicie dużo tych swoich funkcji. Ja nie umiem czytać po japońsku, bo część tych funkcji jest związana właśnie z Japonią. Myślę, że my go z wizualnego punktu widzenia najbardziej znamy z tego, że jeździ na monocyklu, czyli nie na motorze, tylko na rowerze jednokołowym. I pan Eryk Murlowski uprawia też sztuki walki. Jest, można powiedzieć, mistrzem, ma swoich mistrzów, ale on jest niesamowitym człowiekiem, jeśli chodzi właśnie o te sztuki walki. Ja zaproszę teraz... Aha, chciałem jeszcze dodać, że między nami są laureaci poprzednich edycji. Jest pani Krystyna Bielak, jest pan Jan Dolny, być może za chwilkę z Hamburga, zresztą przyjechał dzisiaj do nas specjalnie na tę imprezę. Myślę, że za chwilę też zechce zabrać głos. Dlatego teraz zapraszam pana starostę Radosława Roszkowskiego o wręczenie Wieży Woka. W imieniu dumnych mieszkańców ziemi prudnickiej, dumnych z tego, że mamy wśród nas takiego człowieka, takiego prawdziwego człowieka renesansu, człowieka wielu zdolności, wielu pasji, wielu pragnień i człowieka, który te pragnienia i te zdolności wspaniale przekazuje młodzieży. Panie Eryku, jeszcze wielu, wielu lat takiej intensywnej pracy dla dobra ziemi prudnickiej dziś chciałbym panu życzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Eryk Murlowski, Człowiek Roku. I otrzymuje po raz pierwszy Wieżę Woka, która wygląda tak, jak w tej chwili państwo możecie doceniać i zwiedzać. W imieniu mieszkańców gminy Biała oraz własnym składamy na pana ręce serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tytułu Człowiek 2010 roku w konkursie pod nazwą Wieża Woka za rok 2010, organizowanym przez Tygodnik Prudnicki. Jednocześnie pragniemy panu podziękować za wieloletni trud, zaangażowanie, pracę pokładaną w pełnieniu swoich funkcji. Wraz z wyrazami szacunku, poważania proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Ten list gratulacyjny podpisał przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Roden Robert oraz burmistrz Białej Arnold Kindera. Bardzo dziękuję. Radosny. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję przede wszystkim czytelnikom za tak najlepszy wybór. I chciałem podziękować młodzieży, która przez tyle lat wytrzymuje ze mną te wszelkie treningi. No i dziękuję mojej żonie, która przez 25 lat też wytrzymuje to napięcie. Dziękuję jeszcze raz. My oczywiście co roku wybierając imprezy, podczas której mają być wręczone nasze wieże, staramy się, by one pasowały właśnie dla laureatów. No i myślę, że jeżeli firmą 2010 roku jest Bank Spółdzielczy w Prudniku, to ta impreza jest właśnie specjalnie na tę okazję. Ja wcześniej sobie przeczytałem misję Banku Spółdzielczego w Prudniku. Tam sobie wziąłem taki fragment. Misją banku jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. No i właśnie to, co jest teraz za moimi plecami, to jest właśnie dowód, że ten bank tej ziemi, naszej ziemi prudnickiej, wspaniale realizuje właśnie tę misję. Dlatego poproszę teraz pana prezesa, pana Mirosława Michałowskiego do mnie tutaj. Poproszę pana burmistrza Franciszka Fejdycha o wręczenie Wieży Woka. Bank z tej ziemi
bank tego społeczeństwa i bank, który jest sponsorem tego pomnika. Ja myślę, że nic więcej nie trzeba dodawać. Panie Prezesie, gratuluję dla Pana, dla całej załogi i prorocy, ja coś czy coś, nie wiem, że wiedzieli. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwu dziękuję. Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam świadomość, że prowadzimy być może trudne rzemiosło, natomiast to, że nasi pracownicy zasłużyli na Państwa szacunek, za to serdecznie dziękuję. Sukces firmy przekłada się na ludzi. Oni pracują w tej firmie na co dzień i również dziękuję serdecznie wszystkim swoim ludziom, którzy są wokół mnie. Dziękuję.